Cześć, to I'm Games i gramy dzisiaj w Age of History 2. No i ogólnie to jest, będziemy dzisiaj tworzyć tak zwane Austrian Empire, czyli Cesarstwo Austrii, jeśli się nie mylę. Jeden z was chciał, żebym to robił, więc robię to. No i ogólnie to jest próba numer 2, tak dla tych, co się interesują tym, bo mnie Czechy podbiły. Czechy. Więc no, nie pykło jakoś dobrze, ale mam nadzieję, że pójdzie lepiej. Ja daję w military upkeep, administration po 2 gwy, po 3 i większość daję w... No po prostu te rzeczy. Na research nie dajemy nic. Ja researchu nie potrzebuję, chociaż powinienem mieć... Chociaż dobra, odrobinkę se dam na research, nie? Odrobinkę. Dobra. Teraz tak. Tury teraz będą szybciej trwały, nie, tury daje strasznie powoli trwają, ale dobra, zbieramy kasę. Od razu robimy speedrun na Słowację. Albo w sumie, czekajcie. Bardziej mi się opłaca od razu tą Słowenię zaatakować. W ogóle nie od razu, o właśnie, ta. Właśnie ze mną relacje pogorszyli, ale dobrze, słuchajcie tak. Żeby utworzyć Austrian Empire, potrzebuję podbić no trochę państw. Czechy, Słowację, trochę Polski, trochę Ukrainy, trochę Rumunii, Węgry, trochę Serbii, Chorwacji i trochę Włoch. To jest dużo naprawdę i to jest ciężkie zadanie, ale zrobię to i dam radę na pewno. Declare War. Dobra, więc w pierwszej kolejności czekamy, aż zaatakują. Jeszcze drugi raz, bo oni właśnie muszą mieć jakieś większe siły. Nie wykorzystali chyba tych większych sił, ale dobra. Atakujemy teraz na całego. No właśnie, oni tutaj czymś tam zaatakowali, ale to było nic dla mnie. Dobra. I chyba od razu pójdziemy na Chorwację. Tak mi się wydaje. Dobra. I teraz tak. Jakby ktoś się zastanawiał, jakie mam relacje, to mam gorsze z Węgrami. O, z Niemcami trzeba poprawić sobie relacje. Z Niemcami właśnie poprawimy relacje, bo oni mi pomogą z Polską na pewno. Dobra, oni będą ważny udział będą brać w wytworzeniu wojnie z Polską, nie? Dobra. Dobra, także declare war po prostu. Tutaj jeszcze trochę bym wzmocnił tych wojsk. O, tak 500 więcej. I tu od razu zaatakujemy, a i też tutaj zaatakujemy też od razu. Tak po 2000, żeby było szybko. Dobra, zobaczymy. Uwaga, ulala. Dobra. Tutaj ja tymi pójdę, tak? Tymi się wycofam. Będzie dobrze. Tutaj po 300 i tutaj 300, to oni nie dadzą rady, o, tutaj nawet więcej, oni nie dadzą rady się przed tym obronić, dobra. A tutaj zaatakuję od razu stolicę i tu, bo to na pewno już wszystkie wojska wykorzystali. No, jakieś tam małe siły. No tego bym się nie spodziewał, że tu nagle tyle takie wojska znajdę. I nagle potrzebuję teraz asymilować jeszcze. Aha, bo mi przejęli to i teraz potrzebuję asymilować, dobra. Dobrze wiedzieć. I tak, tutaj poczekam, aż te 500 przejdzie. I tutaj zrekrutuję sobie jeszcze 400... Nie, dobra. Rekruit i na zero. Mogę zero. W tym miejscu, żebym od razu mógł wszystko. Dobra, wszystko co mam. I właśnie oni mi tu przejmują. Dobra, a teraz tak. Ze względu na to, że tutaj mamy pusto, tutaj trzeba iść i tutaj będziemy się trzeba bronić, a tymi wojskami tu zaatakuję, o. Tutaj niech będzie, pójdzie większość, to znaczy większość to mamy tak, o, tyle, a tu reszta pójdzie, bo raczej oni tam nic nie mają. A, źle to rozegrałem? No, odrobinkę, dobra, oni tu mi przejęli, ale oni stratę mają większe ode mnie. Także nie jest źle, mogło być gorzej. No, oprócz tego, że tracę punkty ruchu, nie? To jest taki jeden największy mój minus mój. Dobra, tu jeszcze mogę zrekrutować chyba. Tu jeszcze zrekrutuję tyle wojsk. Dobra, a i dalej obronili się. Dlaczego ja tak zawsze mam z tym problemy, nie? To tak samo jak w próbie numer 1. Ja miałem dwie próby, nie? Ja to powtórzę drugi raz. Ja miałem dwie próby.
I mi w sumie też tak tragicznie trochę poszło, dobra, oni tu próbowali mi to podbić, ale mi się nie udało. Ja będę nic mi się tak bawił, chyba pół godziny mi się wydaje. Ja nie wiedziałem, że w ogóle Chorwacja jest taka potężna, nie? Ja myślałem, że to jest słabe państwo, które się szybko podbije. Chociaż nie, dobra, to nie jest jakieś ciężkie. Podbicie ich to nie jest jakaś ciężka rzecz. Na spokojnie damy radę. Dobra, próbujemy jeszcze raz. No, dobra, już idzie, już im się siły wyczerpały. Przenieść do tutaj. Teraz z tymi tak. No i to będzie już powoli koniec. A, tylko trzeba uważać, żeby mi na pewno tu nie przeszli na tą stronę, nie? Żeby mi tutaj nie zaatakowali tego wszystkiego. I zaraz będą podbici. No właśnie, o tym mówiłem. Okej, okay, i tu podbici zostali. Tutaj zrobimy w ten sposób i teraz tak. Jakby to zrobić? Tymi wojskami trzeba... No jeszcze zrekrutuję po prostu parę. Tak 270. I teraz patrzymy, gdzie oni pójdą. Dobra, poszli tutaj. Zły ruch. Zły ruch dla nich, dla nas dobry. Bo tak oto wygrywamy koniec tej zabawy. A jeszcze mi zdążyli tutaj przejąć, ale to już im nic nie da. To już im nic nie da, bo już gra skończona. Ja tutaj podbijam to wszystko i koniec. Game over, niestety. A, tylko tutaj muszę to... By tak na serio. Dobra, i uwaga, uwaga. Mieli tu trochę wojsk. I od razu tutaj sobie jeszcze asymiluję to wszystko. Peace negotiation. Ja mam nadzieję, że... Aha, ja nie mogę tego wszystkich podbić. Ty, oni w sumie mieli chyba więcej gwiazdek od tej... Od Słowacji. No, tak no to wygląda. Dobra. Ale to będzie brzydko wyglądać. 5 gwiazdek. Tutaj 10. O. Tak. To do stolicy im ukradnę. Nie no, ale nie mogę tak im ukraść stolicy przecież. Mieli dostęp do prowincji przynajmniej. Nie źle. Będzie łatwiej potem zaatakować. Dobra. Przenosimy te wojska od razu tutaj. Ja chcę sobie od razu całą tą Słowację przejąć. Taki jest mój plan. I teraz o wiele szybciej tury lecą. Dobra, mamy... Ile mi jeszcze brakuje do tego... o, tutaj jeszcze improve relations. I z Włochami też poprawię sobie relacje. Z Węgrami sobie poprawię relacje. Z tymi, z Serbią w sumie nie muszę, z tymi, Bośnia i Hercegowina, bo z nimi nie potrzebuję mieć wojny. Właśnie, żeby utworzyć jeszcze potrzebuję, no... No jeszcze trochę potrzebuję, nie? Odrobinkę. Będzie szybka akcja. Po prostu, ja czekam tylko na ich pierwszy ruch, właśnie, żeby się zaatakowali z tej całej siły swojej. Nie no, nie mówcie znowu. Znowu będę się z nimi bawił. Nie, ja nie pozwolę już. Nie pozwolę drugi raz. Oni, ja zgaduję, że tu mają całe siły swoje już wyczerpane. Dobra, oni mieli tutaj całe siły wyczerpane. Także szybka akcja. Raz, dwa, trzy. I Słowacji już nie ma. Słowacja już praktycznie nie istnieje. Usuwam ją do notatki historycznej. Uwaga, uwaga. Proszę państwa. Słowacji już oficjalnie z nami nie ma. Chyba, że mi jednak... uwaga, czy mogę przejąć cały ich kraj? Tak, mogę cały, więc także oto... Cała Czechosłowacja... ta, Czechosłowacja. No zaraz będzie Czechosłowacja, nie? Zostaje podbita. Czy jeszcze trzeba asymilować? Jeszcze trzeba asymilować. Czekajcie, tu poczekam. Jeszcze asymilujemy. Confirm. No, dobra. Lecimy od razu, teraz tak, pytanie, kto ma łatwiej? Węgry, dobra, tak. Węgry mają 18 prowincji, pół miliona ludzi i 50 tysięcy tego, no 47 tysięcy ekonomii. Czechy mają mniej ludzi, jedną prowincję więcej i większą ekonomię. Myślę, że Węgry będą łatwiejsze do podbicia. Uważam tak i myślę, że tak jest pewnie. Dobra, i tutaj taktyczne jeszcze przemieszczenie zrobimy.
nie chcą sojuszu, to niech nie chcą. Na razie jeszcze może najwyraźniej jestem za słaby. Trzeba zwiększyć sobie ilość kasy, no i dobra. Tutaj, a teraz... nie, no nikt mi nie pomoże w tej wojnie, ja muszę sam działać. Po prostu. I to jest główna siła uderzeniowa, teraz tu uderza. I w sumie ja powinienem po prostu zostawić kasę, żeby na wypadek tego, żeby mnie tego większą siłą potraktowali. Ale dobra, no i nie przemyślałem tego. Nie przemyślałem tego i najwyraźniej będę musiał pożałować, ale dobra. Atakujemy i czy oni mają jakieś tu większe siły? Tu mieli jakieś, ale... Wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Tu jest 9000. Ja tu przesuwam 1000 ileś tam wojsk. No w sumie nie, to ja więcej przesuwam. Ja tu przesuwam tyle wojsk, żeby to nie było jakaś wielka kupa. A w sumie dobra. Tutaj większość idzie, a tutaj tak. Tu idziemy tędy, a tutaj tędy. No. Dobrze. Tutaj zrekrutujmy jeszcze 1500. Właśnie, tego się spodziewałem. Tak. W złym miejscu. I tu mieli dużo wojsk, bo widzę, że mi mało zostało. Tu widzę, że mieli dużo wojsk, bo mi mało zostało. A tutaj trzeba zrekrutować więcej. Dobra, teraz pytanie, co się stanie. Dobra, przejęliśmy to. Tu odzyskali. Ale wygrać wygram ja. Mi się wydaje tak. I teraz pytanie, co ja muszę bronić? Ja będę bronił tego miejsca. Tutaj po 300 i tutaj w tym miejscu jeszcze trochę muszę odzyskać. Dobra, tutaj polećmy w pogoń za tymi. Tu mieli chyba, dobra, 1000 niech pójdzie. Tutaj odwrót, tutaj taktyczny atak w tą stronę. I już mi nie stać na nic więcej. Azu, i tutaj mi znowu będą się bawić ze mną. Ja nie lubię, jak się ze mną tak bawią, że inni w tamtą idą, potem się rozdzielają na 50 stref i trzeba je za nimi gonić przez kilkadziesiąt tur. To jest taki bardzo, to jest największy minus tej gry, mi się wydaje. Dobra, tutaj ryzykujemy, tutaj mniejsza ilość pójdzie, bo tu jeszcze pomoże im ta liczba wojsk. Tu zrekrutujemy tyle, ile mam, czyli te 770 i tutaj to zostawię tak, jak jest po prostu. A tu przechodzimy tak. Dobra. Jest dobrze. Jest dobrze. Mimo, że mi przejęli tutaj te parę terenów. To jest dobrze. Tutaj pewnie nic nie mają, także mogę przesłać sobie, nie wiem, 67 wojsk. Tu jest, wiem, że są jacyś, jakieś jednostki. Dobra. W ogóle ten mod mi się wydaje, on nic nie zmienia oprócz tego, że jest więcej prowincji i może więcej scenariuszy niż w podstawowej wersji gry. Bo w Bloody Europe 2 jest o wiele więcej scenariuszy i o wiele więcej prowincji. To co trudniej się gra. Aha, czyli jednak tu mieli coś. Ale dobra, te 10 wojsk, mam nadzieję, że trzeba 10, a 19 mają. Dobra, ale one nic nie stanowią przeszkody żadnej, żebyśmy podbili. Mam nadzieję, że całe Węgry. Mam nadzieję, że ja będę mógł podbić całe Węgry. Okej, okay. Od razu tutaj trzeba trochę asymilować. Okej, okay. Uwaga, uwaga, proszę. 36 gwiazdek to jest za mało, żebyśmy przejęli całe. Jezu, dobra, tak zróbmy. A, dobra, nie mogę tak zrobić. Dobra, oszczędźmy im stolicę. Nie pasuje, dobra, mi nie pasuje tak. Jakby to zrobić? 5. O, dobra, już bardziej tak pasuje. Dobra, oszczędźmy im stolicę, pół Węgier zagarnięte. No, 17 minut filmu będzie chyba part 2 po prostu, musi być. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj tworzymy jedną armię. Tutaj more Disband Army. I tutaj more Disband Army. W ogóle, jakby ktoś się zastanawiał pod względem ekonomicznym, mamy 140 ileś tam i improve relation, zobaczmy, czy chcą sobie już ze mną, nie, jeszcze nie chcą, minus 4. Oni mają złe relacje z tymi. Może teraz czas na Włochy po prostu. Kto wie, może czas na Włochy. Dobra, albo wiem, czas na duży ruch, a niech Niemcy zaatakują Polskę. Oni się zgodzą, my im pomożemy. I wtedy będziemy mogli zawrzeć sojusz z Niemcami. To jest dobry plan.
i mamy dalej te same relacje i sojuszu dalej nie mogę mieć z nimi, ale będę miał jak poprawię się o 20 relacje. Chorwacji mi się wydaje, tak na szybko, nie? Na szybko się pozbędę Chorwacji. Mi się wydaje, że oni nie są jacyś silni. I od razu to na szybko zrobimy. Dobra, tak zanim jeszcze... teraz tak. Czy Niemcy jeszcze... Dobra, Niemcy jeszcze o Polskę nie podbiły, Polska walczy. Także dla mnie to dobrze jest. Szybko sobie jeszcze te... Declare War. Zrobię, chyba będę miał gorsze relacje teraz z tymi. Ta, minus, dobra, minus 9 to nie jest źle, minus 9 to nie jest zły wynik. Mogło być gorzej. Tutaj poczekamy na to, jak oni zareagują. No właśnie, a niech to. Dobra, ale tutaj podbijemy sobie. Tutaj mam nadzieję, że nic nie będą mieli. Te, no skąd oni tyle wojsk mają niby? Ej, przepraszam bardzo, skąd tyle wojsk? Ja sobie nie życzę, po 2000 wam zrobię i już nie będziecie tacy mądrzy. Co? Ja nie dam się tak łatwo podbić. A nie, no ale skąd oni tyle wojsk? Dobra, nie udało się i tyle teraz. Tyle z ich ataku było, ja tu od razu, te wojska już tutaj niech idą, żebym ten port przejął. I te idą tutaj, trzeba to szybko zrobić, szybka akcja musi być. Tutaj dużo wojsk, też wsparcie trzeba. Dobra. I udało się obronić. I teraz na szybko. Dobra, jeszcze nie. Jeszcze Polska nie zginęła. Dobra. Teraz. Peace negotiations. Przejmujemy wszystko, co się da. Dobra, zaraz będzie Austrian Empire, czy jak to tam się zwie. Bo trzeba je, nie trzeba ich podbijać. A, jedną prowincję tych trzeba, Monterego. Boże, no dobra. Tak, tutaj przenieśmy to. Dobra, tutaj po prostu to usunę. Mordisman. Potrzeba po więcej kasy, żeby mnie stać było na tego, na zrekrutowanie wojsk do ataku na Polskę. Byle szybko. W ogóle jestem 17 w topce jeszcze tych, a ja tyle podbiłem krajów. To jest naprawdę... I Niemcy w ogóle moją część podbijają, tą co chciałem ja podbić. To jest niedobre. Dobra. Nie no, oni podbiją ich zaraz. Dobra, trzeba reagować. Szybko reakcja. Dobra, recruit. Declare war. Szybko. Zanim mi Niemcy wszystko podbiją. Wiem, mam pomysł, niech Czechy Polsce pomogą może, nie wiem. Trade request, declare war, nie wiem, ja tutaj muszę reagować, żeby mi Niemcy Polski nie podbili do końca. Nie no, oni mi całą Polskę podbiją. Dobrze. Okej. Tu Polska nic do gadania nie ma. A ja muszę jeszcze teraz na Czechy się wyprawić. Nie no! Przegrywam teraz. Ja przegrywam to wszystko przez swoją głupotę. Dobra, trzeba wypowiedzieć wojnę. Nie wiem, teraz z Niemcami będę miał chyba... Ta, plus 100, zaraz będę mógł z nimi Unię robić. W sumie zaraz mogę im to zaproponować, ale nie, ja to miałbym za trudne, za duże problemy. Dobra, szybko tutaj rekrutujemy. Tu mi Czesi jeszcze wchodzą, no nie. Dobra, trudne sprawy, naprawdę. Trudne, to jest naprawdę ciężka sprawa dla mnie. Ja w ogóle poproszę jeszcze tych Niemców o tak zwane Ask for Military Access na 40 tur. I sobie military upkeep sobie jeszcze to zmniejszy koszt. Dobra, tutaj trzeba podbić Polskę jak najszybciej teraz. I ja nie mogę na Czechów zaatakować, ja muszę Niemców teren odbijać. Dobra. Nie no, Polacy mi podbiją jeszcze. Dobra, to jest naprawdę trudna gra.
Ja wiem, że to jest naprawdę łatwe i nie powinienem mieć żadnych problemów z tym. Wybaczcie mi za to, ale ja mam po prostu problemy ze wszystkim. No i tak jakoś wychodzi, że z grą też. Poza tym, dobra, Polska jest prawie podbita. Tylko trzeba jeszcze Czechy podbić. I to w sumie tyle. Czechy się podbije, tylko muszę całe, całutkie Czechy podbić. To jest też problem. To jest problem, że jak ja całutkich Czech nie podbiję, to będę musiał... Ale w sumie jak zrobię Unię z Niemcami, to będzie dobrze. Dobra, jak zrobię Unię z Niemcami, to będzie dobrze. Będzie dobrze. Zrobi się Unię na spokojnie. Dobra, te prowincje trzeba przejąć. Nie podbili. Dobra, tu jeszcze przejdziemy tym, tutaj jeszcze tym, tutaj tym, zaraz Polska będzie podbita. Jeszcze Czechy próbowali walczyć, Czesi, ale nie udało im się. Z Czechami robię chyba peace negotiations w ogóle, ja nie mam tych. A, no z Niemcami nie mają tego, ale dobra. Peace negotiations, tu są tylko moje czy ja nie mogę też całych Czechów przejąć. No oczywiście, że nie mogę przecież, to by było za ciężkie. O Boże, mąż, dlaczego na całych Czechów przejąć nie mogę? Bo ty, oni mogą mieć, oni, może przez to, że te prowincje mają, o nie, dobra. To może być dlatego, że oni mają tyle tych prowincji niemieckich. Nie, no najgorzej, to ja nie chcę tego. I teraz to już jest ustalone chyba. Tak, i w sumie Niemcy, nie, ale w sumie nie, jak Niemcy Unię zawiążą z tymi, to będzie dobrze. Dobra. Z Polską byleby szybko pis negocjatem ze mnie, mi się Niemcy tego zrobią to za mnie. Dobra, trzeba Kraków. To chyba tyle by mi starczyło, ale mam jeszcze, mogę wasalizację. O, za 38, no to idealnie mi brakuje. Dobra, będzie większe to cesarstwo tego. Chociaż nie, no War Reparations, ale to mi się nie opłaca. Mi się nie opłaca War Reparations. Tutaj zrobimy tak, tak, to będzie takie ładnie to będzie wyglądało, nie? Ładnie, żeby to wyglądało. Tutaj i tak, takie rozgałęzienie, nie, to nie jest ładne. Dobra, Niemcy im pewnie oddadzą, to będzie takie, o. Dobra. Ale jednej gwiazdki mi brakuje, to nie. To tak, o, dobra, jest ładnie. Ładnie to wygląda, może być. Niemcy teraz radźcie. Ja tutaj od razu te... No właśnie, wojska trzeba usunąć teraz wszystkie. Nie dyplomacji, tylko disband. I tutaj disband. Nie recruit, more disband army. More disband army trzeba. I tutaj trzeba będzie asymilować. Disband, disband. Ok, w kolejnej turze. Jeszcze popatrzę sobie tak, trade request, offer alliance, oczywiście hide. A i oczywiście spadło jeszcze te. Ajajajajaj. Ja potrzebuję mieć z Niemcami Unię teraz. I mam pomysł jeszcze jak to zrobić. Dobra, nie mogę atakować już, tylko tutaj trzeba asymilować. To ja asymiluję na szybko. Dobra, na szybko asymilować trzeba. Zasymiluję to wszystko co potrzeba mi. I jeszcze tylko, no wybaczcie widzowie, no dobra, wybaczcie, za dłuższy odcinek robię, no trzeba to zrobić, nie ma przebacz, szybko na szybko tutaj, no Germany podbili tutaj, jeszcze ja zaproponuję im tak, form union, jakby chcieli, tak, dobra, zechcieli form union, dobra. To teraz będzie easy, dobra, no to nice. Dobrze, zobaczmy teraz w takim razie, no tutaj się nic nie zmienia, a jestem już trzeci, jestem ogólnie ekonomicznie, pod względem populacji jestem pierwszy, pod względem ekonomii jestem pierwszy. Ogólnie jestem pierwszy, tylko pod względem prowincji, nie? Także mam już najsilniejsze państwo na świecie, nie? Tutaj jeszcze by było dobrze, jakby Polska była moim wasalem, ale niestety nie jest.
Z Węgrami mam dobre relacje, ale mnie to nie obchodzi. Ja tutaj na szybko sobie jeszcze asymiluję te tereny. Tutaj mają dużo wojska, to trzeba... nie, more disband army. Nie, ja tu mogę jeszcze teraz asymilować jeszcze te wszystko, ale jak tyle kasy ja mam, to ja nie potrzebuję nic więcej. No szczęście, ja już jestem pierwszą potęgą, a ja jeszcze muszę tutaj parę prowincji podbić. Dobra, jeszcze. Podbijamy, no już. Uwaga, jeszcze trzeba tutaj asymilować, asymilujemy. O, dobra, koniec chyba asymilacji już. Robimy na i będzie wszystko z głowy, dobra. Zobaczmy, jeszcze tu w jednym miejscu zrekrutuję. I teraz tak, a dobra, wypowiadam wojnę po prostu. Okej. No muszę przyznać, że ja w tym odcinku zrobiłem więcej niż zrobiłem Polską w ostatnim odcinku. No bo w Polskim ostatnim odcinku podbiłem Ukrainę, Litwę. No a tutaj stałem się pierwszą potęgą świata i podbiłem jeszcze Polskę. Dobra, Polskę w sumie podbijemy, jak będziecie chcieli kontynuować Austrią. Dobra, aha, tutaj mają tyle wojsk. To dużo zmienia teraz. Uhuhu. To trochę nieprzyjemnie. Dobra, tutaj dajemy tu, ale chociaż jak ja zaatakuję tym, tutaj zrekrutujemy jeszcze tak odrobinkę, to chyba da radę. Nie będziecie musieli mi rozdzielać się na 50 kawałków. Mam nadzieję. Dobra, jeszcze tutaj zrekrutuję trochę. Tak, żeby się dało obronić, chociaż pewnie nie da się obronić już tego. Bo mi się rzucą tym wszystkim, co mają. Zobaczmy. Uwaga. No dobra, odbili tą swoją prowincję, swoją mogą, swoją mają prawo, jak chcą, to niech tak robią. Już mają GG. Aha, jeszcze tutaj przy... Dobra, nie. Te cztery jednostki nie mogą nawet, dobra. Jest. Tutaj jeszcze jeden punkt technologii. Peace negotiations, podbijamy Węgry, calutki oczywiście. Dobra, mam już teraz 107 tysięcy. Dobra, tak to się robi. Teraz od razu na tych lecimy. No, pierwsza potęga normalnie. W ogóle ta Polska taka teraz, tak w środku tego kraju, tak brzydko to wygląda, Jezu. Ta Polska, jeszcze Warszawę straciła w ogóle. Stolicą Polski teraz jest co to jest? Puławy, Matko Boska. Największe miasto to Wrocław, w ogóle oni mi Wrocław mają dalej. Ciekawe. Dobra, ale to nieważne, ważne jest to, że ja teraz tu rekrutuję jeszcze miliard wojsk i rozwalamy ich, tylko trzeba jeszcze tutaj, dobra. Okej, tutaj parę tur, rekrutujemy i lecimy na szybko, dobra. Jeszcze tutaj w tej turze, o, tyle wojska, robimy declare war. I tak oto zaraz utworzymy sobie mocarstwo, jakiego świat nie widział. Dobra, Austrian Germany powstanie, uwaga. Skąd oni 7 tysięcy mieli? Co? Jakby ja rozumiem, że tu mogą mieć dużo, no ale jednak to jest lekka przesada. Czekajcie, bo ja teraz muszę tutaj sobie porekrutować jeszcze więcej jednostek. Nie, no dobra, zaraz zobaczymy, czy to jest, no w sumie teraz jak tak patrzę, to jednak nie jest dużo. To jednak nie jest dużo, ale i tak, trochę przesadzili mi się wydaje, tak odrobinkę. Dobra, lecimy na tych, koniec zabawy. Zabawa się skończyła. Czas rozwalić ich. Mieli szansę się poddać bez walki, to mi wyskoczyli 7 tysiącami. Ja się ich nie boję, już im się wojska skończyły, to jestem tego pewien. Jestem pewien, że wojska im się skończyły i teraz już po prostu czeka mi zwykły podbój tego, tych terenów. Dobra, tu jeszcze tym przejdę tutaj. Jak oni mają jeszcze więcej wojska, to ja naprawdę nie wiem, co zrobię im. Nie mogą mieć więcej, po prostu ja im nie pozwalam mieć więcej. Ja im po prostu nie pozwalam mieć więcej wojsk. W sumie teraz ja to żałuję, co zrobiłem przed chwilą. Ale dobra, może jednak nie pożałuję. No chyba jednak nie pożałuję. Dobrze. Okej, i uwaga, tak oto Serbia upada.
No, już wiedziałem, że nie mają szans. To teraz lecimy w ten sposób. Dobra. A jak mi się ta... Ci nie pozwoli, nie oddadzą mi jednej prowincji, to ja naprawdę nie wiem, co im zrobię. To już po prostu będzie rzeź. To po prostu już będzie rzeź, ale dobra. Tutaj podbijane jest wszystko. Uwaga, uwaga, proszę bardzo. Ja w ogóle mam 184 tysiące, nie? Tutaj zrekrutuję sobie tutaj Peace Negotiations. Bym podbił sobie tylko tyle, ile potrzebuję, czyli w sumie tyle, ale dobra, podbijamy wszystko, co się da. Albo w sumie nie, niech zostaną moim wasalem. Niech zostaną moim wasalem. Wasalizacja kosztuje mnie 4. Zostały mi 4 gwiazdki, to jeszcze stolicę im oddam. Natomiast wezmę sobie to. Nie, no to będzie brzydko wyglądać. Żeby ładnie to wyglądało, jakby to zrobić? Żeby ładnie to wyglądało. Nie, no tak bym przedziurawił ich na kilka części. Dobra, zróbmy tak. Jedna za 4. Nie ma za 4 gwiazdki niczego. Mam 10, to mogę sobie wziąć... No proponują to. Ale nie mam niczego za 4 gwiazdki, także wezmę sobie to i to. Dobra, zróbmy tak, będzie podział... Będzie brzydko, brzydko... 17. Idealnie, perfekto, tylko że tutaj brakuje mi... Dobra, niech sobie zachowają jedną gwiazdkę. Dobra, cyk. Teraz na szybko tutaj wasalizacja, tylko asymilacja i robimy teraz wjazd do tych. I teraz w ogóle send an insult i send ultimatum. Ultimatum wysyłamy, albo 40 tysięcy wojsk atakuje, albo dajecie tą jedną małą prowincję. Albo nie jeszcze jedną państwo podbili w ogóle. I się oczywiście nie zgodzili, pożałują tego, ale dobra. Tutaj jeszcze raz drugi zarekrutujemy. Tutaj nie mogę raczej nic zrekrutować wielkiego, ale dobra, zrekrutujmy. Jak oni będą mieli jakieś 20 tysięcy wojsk, to ja naprawdę nie wiem, co ich zrobię, ale dobra, declare war. Aj, w ogóle ja mam jak... Oni mają sojusznika? Nie, ja mam... A, wasala, dobra, wasala mam. Dobra. Zobaczmy, ja się nie boję tego, ja oni mogą się atakować, ja im ten kraj przejmę po prostu i tyle będzie z tej ich zabawy. Nie, oni tu chyba nawet większych wojsk nie mieli. Także no, dobra, cyk. Czyli ja już im wszystko przejąłem praktycznie, ta. Właśnie teraz, właśnie przed chwilą przejąłem wszystko tym. To jest, jaki to jest w ogóle kraj, to jest... Nie dowiem się chyba. Dobra, czekajcie. To jest Monterego. No, także już ich podbijam. I uwaga, uwaga. Tutaj zrekrutujesz jeszcze wojska, żeby mi na pewno nigdzie nie zaatakowali. I w 43 minuty surowego... A, czekajcie, co? Nie, dobra. Jezu, ja już się myślałem, że oni mi to podbili. Dobra, nieważne. I tak oto w 43 minuty zrobiłem. To znaczy, ja wiem, że to się speedrunem szybciej robi, nie? Ja wiem, że mógłbym... Czekajcie, nie. Nie, bo mi jeszcze jeden kraj został, nie! Nie, mi jeszcze jeden kraj został. Mi jeszcze jeden kraj został. I tym krajem jest Rumunia. Czyli taki twardy dosyć przeciwnik mi się wydaje. Chociaż na moje 20 tysięcy to jest nic. Ja wiem, ale... Jeszcze trzeba trochę zrekrutować. Jeszcze troszkę. Dobra, może po prostu padną sami z siebie, nie poddadzą się. Wątpię, chociaż nie, jest to możliwe, ja wiem, że to jest możliwe. Ja mogę im po prostu kazać to zrobić. I mogę to zrobić na dwa sposoby, tak. Send ultimatum, vasalization, jak to się uda? Nie udało się. Trzeba więcej wojsk rekrutować. Jest to możliwe. Ja tutaj jeszcze poklikam sobie trochę. Jednym sprawnym ruchem to trzeba zrobić. Ja nie mam zamiaru się z nimi użerać. Jeszcze mogę zrobić, żeby ich Mołdawia z Bułgarią zaatakowały. Albo nie. W sumie to jeszcze mi podbiją cały kraj. To lepiej nie. Lepiej nie. Ja sobie tutaj duszowo jest po prostu zrekrutuję. Plan jest taki, że tutaj, o tutaj w tym w Berlinie trzeba zrekrutować, chociaż oni tu nie mają dużo. Dobra,
Zaraz zobaczymy. Mam wojska ile? Ile mam? 76 tysięcy. Jak się nie zgodzą, to ja naprawdę nie wiem, kim oni są. Send ultimatum demand... Nie, prowincji nie. Prowincje mogą się nie zgodzić. Send ultimatum. Teraz czekamy 40 tur, tak? Chyba trzeba czekać 40 tur. No tak. 26 tur to jest sekundka. Minutka, nie? No i zaraz zobaczymy. Uwaga, 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 uwaga. Jeszcze nie. Wiem, dobra, trzeba po trochę popikać, ja wiem. No i ogólnie też to samo zrobię w Polsce, niestety. Tylko trzeba tutaj gorsze relacje z Polską zrobić. Dobra, send ultimatum, demand provinces. No Polska niestety musi zniknąć. Polska niestety musi zniknąć, bo to brzydko wygląda. Wybaczcie mi, widzowie. Ja wiem, że się Polska zgodzi. Ja mam jeszcze dwie gwiazdki, to mam na research, pójdzie, niech idzie. Przepraszam was naprawdę za to. Dla fanów Polski, ale to brzydko wygląda po prostu, nie? To brzydko bardzo wygląda, w ogóle to zrobimy to samo też tym. Bośni i Hercegowinie, bo oni nas nie lubią. Prowincje z demand, no. Zrobimy na szybko, niech będzie. Save. Ty, nie zgodzili się? Łoho, ho, dobra. Jak nie chcą, to nie chcą. Okej. Zobaczmy jeszcze ile tur. 9. Mam nadzieję, że zanim to się skończy, to 9 tur. Trzeba szybko patrzeć. Uwaga, uwaga. 91 pro... Dobra, nie, muszę to zmniejszyć. Muszę zmniejszyć ich. Właśnie. Rumunia 0%, proszę. Proszę, ja nie chcę od was ani żadnych kosztów. Dwie tury wytrzymajcie, błagam was. Błagam was, wytrzymajcie dwie tury. Send ultimatum, demand annexion. I proszę bardzo, tak oto, w tym, od ten oto sposób. Tylko jeszcze asymilacja szybka. Uwaga. Czekajcie, czy ja... O nie, jak ja Unię zrobiłem. Leave Alliance. Nie wiem. O nie! Ej, jak ja Unię zrobiłem, to ja już nie mogę. Już nie. A, ja muszę też Włochy bym musiał podbić. Ale i tak się zorientowałem. Jakby efekt. Efekt moich działań jest znacznie lepszy niż próbowałem osiągnąć, nie? Bo mamy podbitą, nie, mamy w zasięgu, oprócz Austrii, mieliśmy Austrię, po 50 minutach filmu mamy Niemcy, Polskę, Słowację, Chorwację, Serbia podbita, Monterego, Rumunia, Węgry, Czechy, no to jest dużo, bo poza tym jeszcze Ukraina i Włochy. No niestety to już mi się nie uda zrealizować, poza tym nie mogę utworzyć teraz. Ja teraz nie mogę utworzyć cesarstwa austriackiego. Mam 300 prowincji. No i wybaczcie mi, ale niestety mi się nie udało. Ale jeśli chcecie więcej odcinków, to oczywiście mówcie. Oczywiście kolejne nie będą już takie duże, ale no na pewno damy radę w następnym odcinku już podbić cały świat. Myślę, że to jest po prostu kwestia czasu. Więc no, zostawcie łapę w górę i suba, tu był Adam Games, no i cześć.